Moi kochani, dobra, no to zbierzmy jeszcze raz tutaj. Mamy jaja. Zbierzmy te jaja i co? I przeskipujemy, moim zdaniem, przeskipujemy do następnego dnia. No trzeba tak poczekać, aż już będzie można kukurydzę zbierać. Na razie nie można kukurydzy jeszcze zbierać. Ty w ogóle, co ze zwierzętami? 12, nawóz. To jeszcze krowy mają. Dobra. Nie chce mi się doić krów, szczerze mówiąc. Lecimy, następny dzień wrzucimy sobie. Let's go. Jejku, ja zaraz umrę z głodu. Dobra. Jedziemy zobaczyć. No ta kukurydza chyba nie jest do zbiorów. Bierzmy to. Bierzmy szybciutko. To co, jutro goticzek, kochani? O której odpalamy gotika jutro? Może jakiś taki live'ik zrobić pod wieczór właśnie z goticzka? Dobra, tu jest kukurydza jeszcze nie gotowa. Mamy już do zebrania, dobra, super. Uwaga, jedziemy z tematem. Dobra, zbieramy pomidorki. Zbieramy tutaj pomidorki. Elegancko, papryka to jest. Dobra, lecimy next. O, tu jeszcze to nie jest gotowe. Tutaj to nie jest gotowe, to dziwne, że jeszcze wszystko nie jest. Weźmy sobie. Już zero sztuk, musimy wziąć jakieś inne rzeczy do zasadzenia. Dobra, gdzie my mamy pojazd? Tutaj, w sklepie. Wejdźmy tu. I wejdźmy, kupmy sobie nasiona do szklarni. Może by tak. Melona, co? Melona kupimy. Ogórek. Melon i ogórek. Chyba kupmy. Idziemy tutaj. Okej. Magazyn sadzonek melon. Dobra. Sadzonki melona. Tutaj też. Damy i tu, a potem nie zrobimy ogórek. Dobra, przeskoczymy sobie, skipniemy dzień. No mamy już wrzesień, Mateusz, ale wiesz, jeszcze musi parę dni przeskoczyć. Tu już jest, mamy papryczki, dobra. Papryczki już są zbierane. I tutaj też papryczki zbieramy. I sadzimy teraz ogórki szklarniowe. A co jest z tą kukurydzą? Ja już nie wiem, ona jest w końcu super już, czy nie jest super? Jeszcze chyba nie jest super. Mogę to spróbować.
header. Spróbujmy, zobaczmy. Wyraźnie dojrzałe plony, dobra. Czyli jeszcze nie jest zrobiona. A ta? Ta też jeszcze nie jest zrobiona. Siemaneczko trawienny, cześć. Jajka, jajka. Dobra, idźmy. Moją kuchnię możemy zrobić. Włoska zupa pomidorowa. Czerwona zapiekanka jajeczna. Chyba nam się nie opłaca tych potraw robić. Ja coś kojarzę, że myśmy to próbowali. Zupa pomidorowa chyba najlepiej wyjdzie, jak to zrobimy. Po prostu zupa pomidorowa. Dzięki za lajki pod streamem. Dzięki za te wszystkie rzeczy. Pozdrawiam. Stary wstał. Siema, dotyczek. Papryka w puszce, to też zrobimy. Pojedziemy sprzedać wszystko. Pikantny sos, ostry. Dobra, i teraz zrobimy coś takiego. Pójdziemy na przystanek, bo mi się nie chce jeździć samochodem. Okej. Miód do zebrania. Dobra, idziemy teraz na przystanek. I musimy... Aha, okej. Dobra, no to tak, teraz lecimy tutaj do góry. O nie, coś kliknąłem źle. Przeteleportowało mnie, ale nie tam, gdzie chciałem. Chociaż... chyba dobrze. Dobra, jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być. I ten stragan tu jest, czy nie? Ty, nie ma już tego straganu. Ta kobita już tu nie stoi. Ale lipa. Natomiast tu jest ta zbugowana kobita, którą można pogadać, ale... Hi there. Good morning. You look so nice to hear. Luna cię lubi bardziej, no ale to chyba nie o to nam chodziło. Dobra, idziemy na przystanek, jednak wracamy. Let's go. Właśnie tutaj. I tutaj będziemy, o właśnie, w tym miejscu. I sprzedamy wszystko u gościa, który koło przystanku ma sklep. Ponieważ tutaj... O właśnie. Ponieważ tutaj takie rzeczy. Good to see you. Gdzie kupić pojazdy? Pohandlujemy. I patrzcie, i teraz możemy sprzedać mu na przykład to. Za 2000 sprzedaj. To też sprzedaj. 3000 to. Jajka sprzedaj. Mleko sprzedaj. Miód? Nie, nie sprzedajemy miodu. No i mamy już 14 tysięcy. Hello! 14 tysięcy. Oh yeah. A musimy kiełbaskę kupić dla pieska. I dla kota chyba nie jesteśmy w stanie nic kupić. Dobra. Idziemy. Co tam słychać u was? Co tam dotyk? Co u ciebie? Żyjecie to jako? Jako tako? Dobra, to już jest zebrane. No tą kukurydzę trzeba zrobić. Piesek, chodź tutaj, dam ci jedzonko, daj kiełbaskę. Dobra, kiełbaskę dostał.
A ty co, kotek? Gdzie jest kotek? Nie wiem, gdzie kot poszedł. Dobra, musimy skoczyć tutaj. Co tam, żol? Nie udawaj. Z siłowni wróciłeś. A co na tej siłowni ćwiczysz? Czy takie wszystkie ćwiczenia? Ciężary i tak dalej? Czy bardziej takie robisz bieganko, jakieś cardio? Bo jak ludzie mówią, że chodzą na siłownię, to większość ludzi sobie wyobraża, że wszyscy tam ciężary podnoszą, sztangi i tak dalej, no ale okazuje się zupełnie inaczej, że chodzą ludzie tam, żeby sobie na bieżni pobiegać też, nie? Porozciągać się, grube ciężary, a to ja nie mogę niestety, wiesz? Ale doceniam, fajnie. Zdjęcia sobie robi i wychodzi, tak jest. Tak się teraz to robi. Tak się chodzi na siłownię. Kolejny dzień. Ja nie wiem, czy ta kukurydza już wyrosła, czy jeszcze nie. Dzwoni do mnie. Tak, słucham? Już jestem. Czy to już jest kukurydza wyrośnięta? No już nie wiem. Zobaczmy to. Nie, niedojrzałe plony. Musi być cała jakby uschnięta. Być taka żółta liście w sensie, tak? O to chodzi. No. Wiem, o co chodzi. Kurczę, to jeszcze to potrwa chyba chwilę. A jakie zadania się pojawiły? Zupa dyniowa. Ty, a właśnie, a tutaj gdzie te szklarnie są, to jest kobitka chyba, nie? Jakaś. Można tam jechać do niej i zagadać z nią? Pokażcie to. Nie, Han. Ty gadasz. Kurde, 18. Coś bym zjadł. Mam ze wczoraj jeszcze sałatkę warzywną. Wędlinkę. Chlebek. Kurde, tylko że ja... Już trzeci raz będę jadł to samo. Wiecie, o co chodzi. Znowu kanapki z szynką. I do tego sałatka. No to już mi się słabo robi. A to jeszcze świąt nie ma. A co dopiero jak święta będą? To dopiero będzie. Kurczę, nie wiem gdzie jest... Gdzie są te kobity z tymi szklarniami? Bo one tu miały domek gdzieś.
Kurde, gdzie one są? One gdzieś te szklarnie miały. Może to tu? Nie, ja nie chcę, żeby mi coś Patty przywoziła z Maka, wiesz? A ty tam jesteś? Z Patty? Go drwal na ostro? Nie chcę drwala, nie. Ja wiem, że może wydaje mi się teraz, że jestem jakiś taki wybredny, ale chodzi o to, że już, no kurde... Fajnie jest mieć zróżnicowane jedzenie, a nie jedna rzecz jedzona przez cały dzień. W sumie można by było na przykład zrobić tak. Chleb w jajku. Ale nie, bo to taką... Ale? A, nie, za zimno było, żeby jechać. No i dobrze, żeś zrobił, wiesz? Jeżeli się przeziębisz, to bez sensu. Jakby tak na przykład zrobić sobie chleb w jajku, usmażyć sobie na patelni, na to zetrzeć troszkę sera żółtego, żeby się tak roztopił, i plasterek szynki, takie tościki, o. Brzmi dobrze. No, sama byś zjadła. A wiecie, a my jeszcze jajka mamy świeże od kurek ze wsi. I jakie te jajka są prześwietne. To jest w ogóle nie do opisania. Znaczy, to nie jest tak, że ja pierwszy raz w życiu takie jajka jem, tylko... No, za każdym razem będę się podniecał, bo chodzi o to, że... No, to widać i czuć, że to jest całkowicie co innego. Żółtko mają takie piękne. Delikatne. Kurde, wszystko eleganckie. Halo? Cześć, proszę pani. Czy to jest Janet? Ona mnie lubi. Ona mnie lubi. Dobra, Janet. I zresztą Janet jest bardzo ładna. So nice. Did it hurt? You are. Dobra, ona mnie naprawdę lubi. Good morning. You don't. I'm perfect. Is there no? Would you? Well. Proszę, mam coś dla ciebie. Here, I brought this for you. Co jej dajemy? Srebrny pierścionek. Może kwiat? Nie no, bo czekajcie, bo... Kurde, moment, moment. Pierścionek to za dużo. Moim zdaniem trzeba delikatnie. Kiełbasę! Dobra, dam jej kwiat. That's so sweet. You are really nice. Ona jest in love. Ona jest zakochana. Care to talk? Good morning. Ma kwiatu piękniejszego od ciebie. No flower. That's so sweet. Dobra, ona już ma zakochane oczy. A ty, Joseph, się patrz! Patrz się tylko na to, bo tutaj się dzieje miłość. To nie jest jak w Wiedźminie. Tu się wszystko dzieje, naprawdę. Mam pytadę. Pojadę do Mahonego, jak będę pełnoletni, ale będę cię mógł odwiedzić. Stary, jak ty będziesz pełnoletni, to ja już pewnie nie będę w internecie w ogóle nic robił. To po co ci będzie mnie odwiedzać? Stary, jakiegoś starego dziada będziesz odwiedzał. Zupa dyniowa. No dobra. Wracamy, wracamy.
Idziemy next day. A, damy piesku. Daj piesek, chodź tu. Dostaniesz kiełbę. No. Dawaj gotowanie na streamie. Nie. Okej. Kolejny dzień. Ja muszę przeskipować kilka dni, żeby można było zbierać te rzeczy. O, pada deszcz. 1 kwietnia. Czekaj, czy myśmy właśnie przeskoczyli ze września do kwietnia? Że co? Okej. Nie ma żadnych robót. Mamy do zebrania to. Melon. Papryczki chili. Zbieramy. Może oni omijają ten sezon zimowy tutaj, jesienny, bo nie ma co robić w tym sezonie, prawda, w grze farmerskiej. No byśmy strasznie się męczyli i nuda by była. Dobra. Ogórkowy lord. Dobra, sadzimy ogóry. Siema, Basina. No, nie wytrzymam z tym. A to? Błoto jest. Kupiłem kod do Spotify na Morele. Miała być od razu, a już drugi... Ty jesteś, Janusz. Zamiast kupić normalnie, to jeszcze kupujesz gdzieś na Morelach jakieś kody. Ty oszalał? Melon w puszce. Ugotujemy. Muszę spróbować w końcu mobilne streamowanie na Facebooku, w sensie z komórki, jak to będzie działało. Co tu się dzieje? Kurki tu się pojawiły. Bo one nie siedzą teraz, bo one nie siedzą na dworze, bo jest brzydka pogoda. Dlatego, o właśnie. Dlatego teraz tutaj wysiadują jaja.
Okej, okay. Zbierzmy miód. Nie, bo pszczoły nie mają jeszcze co zbierać. Ja tam już od kilku lat non-stop płacę za Spotify. Nawet zapomniałem o tym, że płacę, bo to automatycznie z konta mi wyciąga hajs. Dobra. Good to see you. Pohandlujemy? Sure. Pohandlujmy. Melon za 10 dolarów? Totalnie nieopłacalny jest. Jajka. Ogórki za ile są? 10 dolców. Papryczka jedna. No i tyle chyba. 17 tysięcy mamy. Ty, a może buteleczkę perfum kupimy, co? Pierścionki, czekoladki może kupię. Kupię jedne czekoladki, kupię bukiet. Kupię bukiet. Kupię perfumy jedne. No i to będzie elegancka sprawa. 1000 dolców wydałem na kobitę. Czy Rynna działa? Szkoda, to by był fajny bajer taki, jakby dodali, że Rynna działa w tej grze. Ciekawe, jaka pogoda dzisiaj? Dzisiaj może być ładna. Okej, okay, dzisiaj jest ładna pogoda, 2 kwietnia. Zbieramy te jajka, które są na dworze i idziemy prezent zdać kobicie. Mistrz podrywu. Ja nie doję tych krów w ogóle już od dawna. Nie chce mi się. Za długo to trwa. Ale dobra, zrobię to, bo kury, przepraszam, krowy, no muszą być wydojone, bo się źle czują. Na na ni, na na. Chyba dojmy krówki. Let's go. Czekajcie, sprawdzam na drugim monitorze, co się dzieje. Let's go, cyk. Kolejna sprawa? Tu. Dobra, i teraz idziemy do kobity. Zagadać do niej. Która to jest? Ta? Ta, Janet. Zostaw tą kopaczkę. Skąd już to robić? No pogadajmy. Hi there. Good morning. Dzień dobry, przyjacielu, mi powiedziała. Proszę, mam coś dla ciebie, czekajcie. I would have. So nice to. Ona jest zakochana we mnie chyba. Hi there. Good morning. Proszę, mam coś here, dla ciebie. I brought. Dobra, to damy jej czekoladki. Thank you. So nice of you. Janet! Janet!
Hello. So nice. You don't. I'm perfectly fine. Did it hurt? Well, thank you. Dobra. Janet. Wszystko w porządku. Piesek, masz kiełbaskę. Dobra, idziemy zapisać grę.